Martin Flash Gordon approaching. Muszę przyczepić przedni obciążnik do spreheada, do drugiej pumy i pokażę Wam od razu z bliska nowy opryskiwacz, który mamy. Hardy Commander 4500 na 36 metrów. Nie kupiliśmy go nowego, tylko używkę. 2018 rok. Ma bardzo mały przebieg. Hardy zastosował aluminiowe elementy. Zobaczcie, jakie piękne spawy. Twin Stream, czyli na rękawach powietrznych. I jak Henik będzie pryskał, to zrobię dronem fajne ujęcia. Nowego Commandera. Elektrozawory. No i oczywiście skrętna oś, co jest bardzo ważne dzisiaj. Czyli koła tylne zachodzą równo z kołami ciągnika przy skrętach. Za co odpowiadają te lejce tutaj. Tak jak koniem się kiedyś sterowało, czyli lewo, prawo, lewo, prawo. Czujnik wysyła sygnał do komputera, czy woźnica skręcać chce w lewo, czy w prawo. Prosta sprawa. I wtedy sygnał jest wysyłany na te dwa siłowniki hydrauliczne, ten i z drugiej strony, lewej, prawej, i wtedy opryskiwacz podąża nam za ciągnikiem. Ale jest kolosalny na 36 metrów. Dobra, przeczepiamy pumę, przedni obciążnik do mojej pumy drugiej. Tego tutaj nigdy. Tylko smar dodajemy górą i tyle. Tak wygląda centralne smarowanie.
tak naprawdę, słuchaj, to jest pa, ruszę kierownicę, on straci. On sam będzie korygował zaraz. Nie, nie, muszę mu powiedzieć, że znowu pan zjechałem. A, dobra. Daję mu z powrotem auto, widzisz, i wracam. Tak. Marcin, to jest kwestia czasu, kiedy ludzie będą zbędni na maszynach w polu. Nie, będą cały czas potrzebni, bo nie puszczą robota na pole, przyjdzie jakieś dziecko i podłoży się pod traktor. Robot nie zobaczy dziecka, ty. No jak ty, no. Nie wiem, może kamery jakieś będą montowali czy coś. Albo wiesz, zobacz, tak jak tam za rowerem, widzisz, urwał mi się wał i waliło ziemię, żarło. No przecież robot tego nie zauważy. Będzie dalej jechał, aż to się złamie. A to dzisiaj ci walnął? Nie, no przedwczoraj, bo... Nie, no dwa dni temu, bo orałem teraz dwa dni. No dobra, to słuchaj, a pan, teraz tak, ty robisz trawę, a Henning co teraz robi? No Henning sieje za mną, to co posiałem. No i pryska dużo, ja ma dużo prysku, nie? A, no. Dlatego Henning... U was jest dwóch, tak? No dwóch. No i Jens jeszcze jest, ale... Jens... No ale już nie, wiadomo, też jest. Jens wozi zboże, też tak. Widziałeś je. No, różne rzeczy Jens robi, nie? Wypłatę dla mnie. To jest najważniejsze, nie? Żeby wypłatę była. Zobacz, patrz, widzisz jak sam się naprowadza? Właśnie tak patrzę na ekran, nie? Co ten GPS robi? Wiesz, mogę ustawić mu całą sekwencję, żebyś zawracał, opuszczał maszynę wszystko. A powiedz mi, na jakiej zasadzie to działa, że... znaczy, w sensie tam takim, że ty ustawiasz mu, jaką masz szerokość urządzenia za traktorem? Tak, tutaj. Gdzie tu masz to? No masz, wtedy wiesz, że masz teraz tą kosiarkę bijakową, ona ma maksymalną szerokość tam koszenia. No patrz, maszynę mam 4700, a ustawiłem na 4,5, żeby zrobić zakładki, nie? Po 10 cm zakładki. Aha, żeby były zakładki. Bo wiesz, jak z góry ściągasz, czy coś, tak, nie? W lusterkach widzisz, ma, widzisz lusterką? No, mam zakładkę. Bo na styk nie zrobisz. Tak. Możesz, ale musisz mieć idealnie płaskie pole, nie? I zrobiłem mu ten, 4,5. No tak, bo jakbyś jechał bez zakładki, to później mogły wyjść takie cienkie paski jakieś, niepocięte. Linie są. Bo wiesz, jak jest z ukosa robisz, to ściąga traktor i maszyna, ja? I już zostanie. No takie różne obi maszyny. Zobacz, jak technologia poszła do przodu, co? No tak samo jak ja teraz kupiłem, wiesz co? Zawory Danfoss elektroniczne. Ja w tym momencie stąd steruję sobie ogrzewaniem u żony. No ja mam w SMS-ie kocioł odpalam telefonem, nie? Albo gaszę. Ja mam coś takiego. Co ja mam? Wiesz, Mirek, chipsy są dobre. Tak. Takie coś sobie zainstalowałem. Mi pokazuje teraz duński Danfoss. Tak. Jakie mam temperatury w każdym pomieszczeniu. Jeżeli na przykład chcę sobie... Ale one się łączą Wi-Fi do... Tak, no do czego patrz, się łączą? Do patrz, komputera twojego? Okej, Google. Podnieś temperaturę do 22 stopni. One przez Wi-Fi komunikują się z bramką tą Zigbee, którą masz podpiętą do routera. No wtedy z każdego miejsca na świecie na przykład sobie wiesz. Dla mnie to jest wygodne, bo jak jadę do... Na przykład stąd jadę, a jest zima, jest zimno i chata jest nienagrzana, tak? A chcę mieć, żeby było ciepło, no to na przykład wiesz, 3 godziny przed mówię, żeby sobie mi nastawić. Mogę też separować sobie pokoje, że chcę tylko, żeby w łazience było ciepło, nie? No. Mirek, ja jak jadę do chaty, jest zimno, nie? No. To wchodzę. Ale słuchaj, ty się śmiejesz, ja kiedyś tak miałem, ja nie na sobie, miałem takie Danfossy, że ręcznie mogłem sobie ustawić, że w tym dniu ma mi się zacząć grzać na przykład, nie? Mhm. Ja kiedyś zapomniałem, przyjechałem do chaty, kupiłem mrozek, skurczy byka, w domu 13 stopni ciepło, weź się teraz połóż. Dobrze, nie rozerwało. No tylko do McDonalda. No tylko do McDonalda. A banana chcesz zjeść? Jak masz za dużo? Czy będzie pisoluer? A masz za dużo? Mam dwa, bo mi tak jeden na 70 km starczy, zawsze. Jako paliwo? No. Mało palisz. Nie, bo kurczę, tak ci któregoś razu Marcin mówiłem, no. Wyłączysz się na rowerze, przychodzi taki moment, że brakuje ci po prostu mocy i musisz coś zjeść. A najlepszy jest banan, bo jest, wiesz,
pojebane prosto. Ja jak mi brakuje mocy, zawsze po oscypki. Kto to by kurczę pomyślał, żeby w traktorach z GPS-em jeździć już lata temu 60. Pamiętasz jak byliśmy mali 60. Ja, ale tak, słuchaj, ale patrz, kurczę, teraz tak wszyscy robią te filmy, wiesz, nowoczesne i tak dalej, ale zobacz na przykład ten Jarek Rudarek, nie? Mi się zajebiście podoba, jak pokazuje. No Jarek ma fajny sprzęt. Pokazuje przecież, właśnie tak jak naprawdę takie, wiesz, małe gospodarstwa wyglądają, tak? Słuchaj. Super, ale wczoraj z tym Esiopiem właśnie jak jeździł. To ja miał taką kibitkę czerwoną, identyczną jak mój ojciec. Ty, bo mojemu ojcu zginęła taka. Żartuję. Ty, ja bym chciał z Jarkiem Ogarkiem, z jego kładem pojeździć, moim kładem na wycieczkę. A Jarek ma? No, kłada? No nie wiem, że nie widziałeś. Nie, ja widziałem właśnie jak Jarek jeździł tym. Takim, że motorem elektrycznym czy czymś, to jak to zapierniczał. Ale weź zobacz. No ostatnio motorówką pływa często, nie? No. Ty, ale zobacz Jarka jak kładem jeździ. Takiego ma fajnego kłada. Ja teraz jeszcze mało byłem na YouTube, ja też twoich odcinków mało widziałem. Ciągle robota. Ty, ale fajny rower leży na polu. Kumpel teraz zajebisty. Henning kupił za 38 tysięcy koron. Kumpel za 17 koła złotych. Tyle co Henning. Tak? No. Pinarello. Dostaje w tym montażu. Tu na ziemi połóż. Nie, szaki banany. Co to jest? Nie, połóż na ziemi. I później sprzedam. Na kompost. Bo ja później ten. Ale tu już ręcznie to na przykład robisz, tak? Bo widzę, że nie jest traktor w linii tej co nie będzie. No ty pojechał, wiesz, jakbyś zostawił sam te ciągniki bez ludzi. Tak? No jak coś pójdzie źle, to pójdzie wszak i zniszczy cały sprzęt. Tak. Człowiek musi być. Chyba, że wiesz, to będzie gdzieś na Marsie, no to tam mogą sobie jeździć. No zobacz, coś pójdzie nie tak i wjedzie tu na drogę. No tak, no słuchaj, będzie no jechała jakaś. To jest tylko system komputerowy. Więc będzie jechała jakaś starsza pani. Ona nie będzie wiedziała, dlaczego ten traktor wjeżdża i wymuszenie. No. Wiesz, roboty, co jeżdżą po ścieżkach i wyrywają kwasty, to fajne było. Takie jak w Gwiezdnych Wojnach były. A, no faktycznie. Z którego to jest roku, Casey? 2006. To nie jest kurczę wcale zniszczony jak na tyle lat. 8, to, sorry. No to masz 14 lat, to przeliczę? No. 13 lat. I jeszcze mamy, mamy roczną tą pumę 200, co nie? No i mój Magnum ma już 15 lat. Ten największy, co orzesz? Największy ma Henning, ma orzesz, orasz? Ma 25 koni więcej. Marcin, orzesz czy orasz? Orasz. Co, orzesz? Orzesz pole? Chyba, ale zaraz nas poprawiam, to będziemy wiedzieć w komentarzu. Nie wiem, ty, no nie wiem, czy orasz czy orzesz? Orzesz. Orzesz ty. Orzesz ty. Orze ja.
jechać 70 km na tym krainie rowerze, taki co kiedyś był? Nie, no być może, ale to jest też inne, że nie? No co, nie pamiętasz za mało lata, jak się u nas jeździło rowerami? Nie patrzyłeś na czym jedziesz. Dobra, bardzo. Ja. Czekaj, muszę go łączyć. Ja, żeby mi nóg nie podziało. To jak już się urwie, to cię przebija nogę. Jeszcze tak, ja, muszę tak o jechać, nie? Opuści to czym? Musisz poczekać aż ten. Aż się zwolni. Robiłem ci żarcie przy wozie, czy teraz sam sobie organizujesz teraz? Przywozi mi cały czas. Powiem ci tak o, na te 3 miesiące co tu siedzę już, nie? Bo 90% mam żarcia przy, na polu, nie? No tak, no bo jak jesteś... 90%. Ale gdzie jesteś tutaj, nie? No, 10% tylko sam muszę sobie robić żarcie, bo wiesz, nie ma nikogo, nie? Na przykład weekend nie ma ich na przykład, nie? Muszę mieć sam sobie żarcie załatwić, nie? Ale powiem ci, że ja żarcia wiesz, nie lubię robić, nie? Nie umiem gotować. Się naucz. Ja... Żonę troszeczkę, kurczę, wiesz. Słuchaj. Byś odciążył, tak. Tak. Tak, Marcin, a nie ty, kurczę, na gotowca przyjeżdżasz za każdym razem. Ja... I jeszcze mówisz pewnie, że jaki ty zmęczony jest. Mirek. Od siedzenia w ciągniku. Osypka by do domu nie przywieźć. Abyś osypka nie przywieźć. Dobra, Marcin, lecę. Trzymaj się, będziemy w kontakcie, może będzie okazja, to razem będziemy jechać. Ty. Bo ja nie wiem kiedy. A kiedy ty? Ja jadę za 2 tygodnie w czwartek. No za 1,5 tygodnia, tak? Słuchaj, jeżeli ja będę rozbierał silos, nie? No. To pojedziemy razem, a jeżeli nie, to ja już będę jechał. No to już będzie szybciej. No. Dobra. W czwartek będziesz jechał, tak? Idę po kozę. Adam jedzie z nami? Nie, Adam jedzie teraz, bo my teraz jesteśmy na różnych zmianach, wiesz? Aha. Trzymaj się, Marcin, baw się dobrze. To będę jechał, dam ci znać, gdyby jechał, ja? No. Dobra, trzymaj się, Marcin, wszystkiego dobrego. No, na razie.